Oliwę, no, oliwę. Oliwen Olej, oliw. aż mi się zachciało. A ja tutaj przed chwilą skończyłam. Fritz Fischer, Frische Fische. Będziemy składać kurtkę. No taki ten mądry filmik znalazłam, że mówię wam. Ja sobie tym razem, ale te ery nie wypowiem dobrze. Opowiedz rower. Rower. No bardzo ładnie. Rower. Do was. I na jej... Cesarz czesał cesarzową, a cesarzowa, czesała cesarza. Jeszcze raz. Cesarz czesał cesarzową, cesarzowa czesała cesarza. Konstantynopolita Dzikiewiczówna. O, to ci pięknie wyszło. A stół z powłamywanymi nogami. No to to już jest to taka, już wiesz, oklepane. Coś nowego. Jutro będziemy oglądać Sanatorium Miłości. Krząż brzmi w Trzcinie w Szczebrzeszynie. To się miliony razy powtarzało, ale... Fritz Fischer, Frische Fische. Jakoś tak było, no. Fritz Fischer, Frische Fische. No już kochani, zrobiło się ciemno za oknem, w sumie w pół do dziewiątej. Zapatrzyłam się teraz tutaj, zasiedziałam przy Agnieszce z pozytywnej energii. W sumie kurczę, dawno Agusi nie odwiedziłam. No ale dzisiaj obejrzałam ze trzy filmy. I zakochałam się w tym szynkowarze. I kurczę, to jest dobre rozwiązanie tutaj, żeby nie kupować tej szajsy szynki, która jest w sklepie i smakuje jak papier, smakuje na nic. Ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak szynkowa, ale wygląda zarąbiście i widzę, że na Amazonie też jest cały taki zestaw. Także jak wyjdę z postu i już przejdę na zdrowe jedzenie, to nie będziemy kupować tej faszerowanej chemikaliami szynki. Tylko spróbuję zrobić dla nas jakąś fajną wędlinę, ale jestem podjarana. No, w życiu nie widziałam czegoś takiego. Można i jakieś boczki tam robić, i szynki drobiowe, i normalnie wieprzowe jakieś tak jakby a la kiełbaski. Widziałam teraz na YouTubie. Aż mi się zachciało. A ja tutaj przed chwilą skończyłam ogóreczki, zupkę i takie inne zieleniny. Ale kurczę, Agnieszka to zawsze ma jakieś fajne patenty. Także pozdrawiam was, kochani. Pozdrawiam również Agusię, gdyby tutaj zabłądziła. Kiedyś czasami zabłądzała, teraz chyba nie zabłądza. Nie wiem. To jest, ja mam przez te R, to no. Mam taki. A ty mnie nagrywasz? Nie. Przez te R, to mam taki problem, że wiesz, król. Zobacz, jak u mnie brzmi te R, nie? Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Ale poradziłeś sobie. No nie, ja sobie tym razem, ale te ery nie wypowiem dobrze. Opowiedz rower. Rower. No bardzo ładnie. Rower. No widzisz. No rower. Czy coś tam, jaka to była historia z tego, zapomniałam już. Nie, bo babka przyszła do tego i ona chciała pierogi, nie? No ja jej zaproponowałem, bo zrobiłem tą pastę z czosku niedźwiedziego. A teraz Zungenbrecha. No, bo mamy zamrożone. No, te pesto. No i ten. I, no i tak jej powiedziałem, bo ona tego nie znała, nie? Ale jakie ona działa pierogi? Normalne, ruskie, nie? Ruskie, no. No. I ten. No i poszła, nie? I za jakiś czas przyszła i mówi, że ona, bo właśnie jadła, bo ona tam gdzieś firma jakaś jest tego. I ona mówi, że no czegoś takiego dobrego to ona jeszcze w życiu nie jadła. Że to jest tak smaczne, takie dobre i że to jest super idea. No, takie fajne, bo połączenie. Pierogi ruskie normalnie to się je z cebulką, nie? Tak. A tutaj właśnie dałeś to pesto. No. Znaczy, ale... wiesz, ja specjalnie dałem ekstra, wiesz? Też do tego po lodach ten mały wziąłem i tam dałem dwie łyżeczki.
Żeby każdy sobie sam wziął, nie? No bo wiesz jak jest czosnek niedźwiedzi, on jest taki intensywny, nie? Jak tego za dużo, jeden lubi więcej, drugi mniej. Wiesz, jak tego za dużo dasz, no to później powie, rozumiesz? No a tak to ktoś może sobie dzióbkę wziąć i spróbować i... Także macie taką jeszcze nową opcję, jakbyście chciały urozmaicić sobie pierogi, no to chociaż nie wiem, czy z mięsem też by dopasowało? Nie wiem. No, ale w każdym razie do ruskich pierogów. To na pewno. No, to na czosnek pewno. Do kapusty. No, ale pesto zrobiłeś. Aha, bo ty pesto tym razem dałeś trochę słonecznika i piniowe. No, tak jak. No, ziarenka, no. Trochę soli, oliwen. Oliwen olej. Olej oliwkowy. No i trochę soli, nie? I czosnek. No dobrze, no. To idź już. Wyganie, nie? Tak. Tak? Tak. Jeszcze tak. A takie pobojowisko mam właśnie rano. Zupka, woda zrobiona już na cały dzień. Proszę. Zakwas z buraka, zakwas, jest kiszona kapusta. Tak u nas wyglądają ten. Rano jest masakra. Pa! Kochane dziewczyny, nie wiem jak u was wyglądają prześcieradła w gumkę poskładane, ale u mnie to jest mniej więcej coś takiego. Ja tego nienawidzę oglądać. I teraz siedziałam na Facebooku i akurat zobaczyłam taki filmik, gdzie babeczka pokazuje jak składać te prześcieradła, więc spróbuję się zmierzyć. Może zapamiętałam, jak ona to pokazuje. Zaraz zobaczymy, może to będzie rozwiązanie, bo u mnie to takie, wiecie, zwinięte, wkotłowane. Nie miałam sposobu na to. Więc wzięłam prześcieradło i zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ile to prześcieradło mi teraz miejsca zajmie. I zaraz zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ona tam to pokazywała. Najpierw, chyba obojętnie, która strona. Dobra, robimy tak. Rozkładamy je. Proszę bardzo. Może powinnam to na łóżku składać, ale no dobra, jak już tutaj jestem, to dobra. Może właśnie wygodnie. Damy radę. Widać mnie? Widać. I tak. Ładna pani włożyła tak. Ona tak to. Ona sobie jakoś ładnie podrzuciła, ale jak chcę tutaj, trzeba sobie jakieś tam kierunki znaleźć mniej więcej. Ja akurat tu nie mam szkół, to za bardzo nie widzę. Dobra, to są najdalsze końce. O! Tutaj mam, muszą wejść na drugą stronę. Jedno szycie mam, a drugiego nie mam. Czyli gdzieś mam. Nie widzę. Nie, nie mam. Mniej więcej chyba muszę wziąć. A jest! Znalazłam. Dobra, ciągniemy to. Szukamy tutaj najdalej, najbardziej oddalonych końców. No mniej więcej. Jezu, dziewczyny. Łatwe to takie wcale nie jest. A jest, tutaj mam jeden. Szycie. Dobra, mniej więcej jest. Idziemy sobie ładnie z powrotem. No, tak, tak. O, tutaj mamy te nasze boczki w środku już. Tu też. Teraz ten jeden bok, a nie, 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 najpierw robimy tak, jeden bok do środka, drugi bok do środka, o! Zobaczcie, spoko, nie? Nawet może, nie, tego, nawet nie złożymy. No, ale proszę bardzo.
Czegoś się nauczyłam z tego Facebooka. Jeszcze pokazywała, jak bluzy składać. Ja wam pokażę, jak ja mam w tej chwili bluzę złożoną i przypatrzę się, jak ona to robi. Wygląda moja jedna bluza. Druga bluza mam akurat schowana, ale to nawet dosyć porządnie wygląda złożona, ale zobaczymy, co z tą się da zrobić. Za sekundę zerknę tylko na filmik. Aha, jeszcze a propos prześcieradła, ona jeszcze nie tak robiła. O, tutaj jak był ten moment, po pierwszym złożeniu, tak, to ona zrobiła tak. Drugie do środka, mniej więcej, jeszcze tak. No i powiedzmy, teraz mamy mniejszą koseczkę. Coś takiego. No to myślę, że świetna jest ta metoda. No dobra, złożymy teraz bluzę. Kapturem do dołu najpierw składamy rękawy. Tak. Drugi rękaw. Teraz do środka. Druga część do środka. Tak. Kaptur można odwrócić na drugą stronę. No, coś takiego wyszło. Rozwali się przynajmniej. Ale czy to tak ładnie na półce wygląda? Może tamto składanie jest fajne, ale bez tego kaptura. To mi się nie podoba. Z tym kapturem to mi się nie podoba. O. Już wolę to tak zostawić. No to akurat nie jest jakiś taki zarąbisty trik, ale wypróbowałam. Dobra, będziemy składać kołdrę. No, akurat taką gościnną kołdrę, której nie używam i też miałam tak zwiniętą. I tak, pierwszy krok, chwytamy sobie tutaj tak z 20-30 cm. O, to mam przyklejane. Jeszcze raz, pierwszy krok, chwytamy sobie tutaj tak o z 40 cm niżej, zawijamy pod spód. Potem mniej więcej 1/3. Dobra. Chyba tak. Dobra. Zaraz sprawdzę, co dalej. Wszystko dobrze, teraz zwijamy tak. Tak, no zależy na ile tam części chcemy. Raz, dwa, trzy i o, tutaj nam została, słuchajcie, tutaj nam została taka zawinięta część. I jak mi się uda, to przełożę ją na drugą stronę albo i nie. Jest! Słuchajcie, udało się, polecam wam, zobaczcie, ile to miejsca zajmuje, dużo mniej, mega, jak poduszka. Punkt następny, będziemy składać kurtkę.
No taki ten mądry filmik znalazłam, że mówię Wam. Tu mam kurtkę z kapturem. Czekajcie, muszę się odsunąć. O, żebyście widziały. Tak. Rękawki na krzyżyk. Jeden. Drugi. I tutaj sobie tworzymy taką kieszeń, do której chowamy te rękawki. Widzicie? Mamy taką kieszeń. Teraz składamy kaptur. Nie no, przecież to jest mega. Zobaczcie, no to kurczę, szok. Takie Wam fajne rzeczy pokazuję. Nie no, jestem podjarana jak cholera. No to teraz zrobimy swetry. Mój swetr w szafce na półce jest złożony w ten sposób. Ja sobie go tutaj położę, a teraz zobaczymy, jak będzie wyglądać złożony ich metodą. Tu mi się jeszcze jakaś nówka trafiła, zapomniałam, że mam swetr nowy. Dobra, mamy tak. Widzimy? Nie widzimy. Teraz widzimy. Więc robimy podobnie jak z kurtką. Wywijamy sobie tutaj fragment swetra. Może być tutaj na wysokości, nawet jak jest to pościągacz, wystarczy. Teraz znowu składamy na krzyż. Od razu tyle tu może. Tak. Do środka. Druga część do środka. To jest pokazane tak. Wracasz na drugą stronę i ten ściągacz przekładasz tak. Ja wiem. Tutaj mi akurat się to rozwaliło, to chyba coś zrobiło, może nie tak. Poczekajcie jeszcze raz, może ten ściągacz ma być troszeczkę szerszy. Tutaj spróbuję to troszkę mocniej wywinąć. Dobra, wywinęłam tak mniej więcej na 10 cm. I jeszcze raz na krzyż rękawki. Tak, założę, bo one są dosyć długie. Drugi na krzyż. I teraz jedna trzecia do środka. Zamykamy drugą częścią swetra. I tak. Widzicie, bo tu mam metkę i ona mi... Sweterek zajmuje tyle miejsca, mój poprzedni tyle. Ale akurat to mi się nie za bardzo podoba, powiem Wam. To chyba muszą być jakieś cieńsze może sweterki, ten mi się nie podoba. Ale warto popróbować takie składanie może z innymi. Co ona tam składała? Aha, bo ona taki cieńki sweterek składała, ja tu mam taki grubszy, już trochę jesienno-zimowy. No nie wiem. No nie wiem. No ja sobie go złożyłam tak. I już. Dobra. Wracają na półkę. Zobaczymy, czy tam coś jeszcze ma w propozycji. Jeszcze pokażę Wam jedną metodę, ale to jest metoda chyba tak raczej, mi się wydaje, na podróż. Składanie jeansów. U nas jeansy na półce mniej więcej tyle zajmują miejsca. Dobra.
tak są Grzesia, spodnie moich nie wyciągam, bo moje są duże i mogłyby się tu nie zmieścić w ekranie. Dobra, zobaczymy. Jedne spodnie zostawiamy, zajmują tylko miejsca. Drugie. Muszę się przesunąć. Widzicie? Mam je odwrócone. Mam je odwrócone w ten sposób. Poczekajcie, żebym ja się nie pomyliła, tak jak ona miała sobie. Tą, czyli tym pupą na zewnątrz, nogawkę jedną, mniej więcej na wysokości pupy zaginamy. I teraz zwijamy, ale czekajcie, od której strony? Od dołu. Tak, i teraz zwijamy te spodnie od dołu. I na jej filmie, już idę do Was, na jej filmie ten rulonik przekładało się przez tą otwartą nogawkę. Grzegorz ma chyba za wąskie spodnie na dole. Raczej chyba to nie przejdzie. A może? Może jednak. No wiecie, tak na co dzień układać w szafkach w ten sposób, no to nie ma sensu. Ale rzeczywiście może na podróż. Ale jaja, rzeczywiście weszło, mimo że taka wąska nogaweczka. No pięknie, patrzcie. Szok. Taki pakuneczek. Całe jeansy weszły. Nogawki. Mamy tyle miejsca na półce, tutaj mamy tyle miejsca na półce. Może któreś z tych porad Wam się przydadzą. Może sobie coś wykorzystacie. Fajna zabawa. Jak coś znajdę, to Wam jeszcze pokażę w innym filmie. Dzięki za oglądanie. Pa! Nietypowy ten vlog, ale fajna zabawa. Pa!